Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim, część 8. Sandomierz. Początki badań archeologicznych, więzienie, duchy i historia miasta. We wczesnym okresie mojego pobytu w Instytucie Historii i Kultury Materialnej zostałem zaangażowany na fali badań milenialnych do badań w Płocku. Płock był przez pewien czas właściwie nawet jakby stolicą Polski za Władysława Hermana, ale później oczywiście stracił to znaczenie, no ale wielki zabytek, drzwi katedry płockiej i tak dalej, to wszystko stawia Płock w szczególnym rzędzie miast polskich. I oczywiście tam jest towarzystwo naukowe, zaproszono Instytut do badań i ja przez 2 sezony badawcze prowadziłem wykopaliska na terenie Wzgórza Tumskiego. Ale w trakcie, jak się to wszystko rozkręcało, zostałem nagle wezwany i oświadczono mi, że mam rozpocząć wykopaliska w Sandomierzu. I że w Sandomierzu jest w tej chwili taka sytuacja, że powstaje okoliczność sprzyjająca badaniom, ponieważ więzienie zostaje przeniesione gdzie indziej, znaczy nie mury, tylko cała obsługa więzienna, ale my będziemy mogli rozpocząć badania na terenie Zamku Sandomierskiego, który mógł być grodziskiem, zanim został zamkiem. A wiadomo, że 2/3 zamku zostały wysadzone w czasie najazdu szwedzkiego, tylko jedna strona została, ale to już są późniejsze sprawy. W każdym razie było tam dość przykre więzienie w tym Sandomierzu i w momencie, jak myśmy przejęli te badania, to dostaliśmy prawo użytkowania takiego budyneczku, w którym mieszkali, włączonego jakby w te mury, ale z dostępem z zewnątrz. Tam mieszkali strażnicy więzienni i myśmy dostali prawo użytkowania jednego piętra, w którym to piętrze urządziliśmy taki mały instytucik badawczy z magazynem, ze wszystkim tym, co jest potrzebne w trakcie stacjonarnych wykopalisk długofalowych, powiedziałbym. I tak to się zaczęło. I z początku to jeszcze było tak, że nie było już więźniów, nie było pracowników, ale jeden strażnik przychodził na dzień i on był odźwiernym. On wpuszczał tylko tych, którzy potrafili wytłumaczyć, po co wchodzą, no i oczywiście nas znał. Cała ekipa mieszkała w takiej dobudówce, która została wybudowana po tym wybuchu, który zniszczył część zamku. Natomiast ja mieszkałem w więzieniu, nie dlatego, że uwielbiałem to miejsce, tylko dlatego, że gabinet dyrektora był jedynym takim miejscem, które nie czuło się, że to jest więzienie i ja tam nocowałem. Nocowałem ja tam, a ten strażnik więzienny, ten, który zostawał też, on właściwie spędzał dzień i noc tam prawie, bo on jeden był zatrudniony, a jego syn był tajniakiem w policji, co wszyscy go znali, wiedzieli, że to tajnik, tajniak, on też wiedział, że wszyscy wiedzą i jakoś to szło. Ale to nieważne. Ważne jest to, że ja, kiedy już kładłem się spać, coś tam jeszcze robiłem, jakieś sprawy zaległe z dnia,
jakieś raporty i tak dalej, ale słyszałem, jak ten strażnik chodzi i takie ciężkie, żelazne drzwi otwiera, zamyka, one skrzypią gdzieś tam. Nie tuż przy mnie, ale w obrębie więzienia i byłem i tup, byłem zadowolony, że no, jakaś żywa istota jednak tam się kręci. No i któregoś dnia mówię do niego, panie, już nie pamiętam nawet jak on się nazywał, Borek się nazywał, o, panie Borek, mówię, jak to ładnie z pana strony, że pan codziennie taki robi obchód więzienny. On mówi, panie, ja nie robię żadnego obchodu. Ja mówię, jak to pan nie robi, przecież słyszę, że pan chodzi. Ja bym się bał, mówi. Ja nie zmyślam, to jest prawda, ale ja się zacząłem bać. Bo przyznam, że trochę to jest dziwnie, jak się jest w wielkim budynku samemu w nocy i słyszy się, że ktoś chodzi, a nie wiadomo kto. I te drzwi skrzypiały, takie żelazne drzwi wielkie skrzypiały. No ale to takie były początki i ważne było to, że udało się stworzyć taką placówkę badawczą, która, o ile wiem, do tej pory istnieje przecież, tak? No właśnie. I Sandomierz tego potrzebuje, dlatego że Sandomierz jest takim miastem i takim obszarem także bardzo interesującym, który właściwie od czasów neolitycznych jest dobrze obsadzony, bo ja miałem też taką przygodę miłą dość, mianowicie okazało się, że można uzyskać od wojsk lotniczych całodzienny lot helikopterem nad obszarem Sandomierszczyzny. Ja wziąłem aparat fotograficzny i tylko niestety nie miałem hełmu, który chroni uszy. Ale przy otwartych drzwiach kabiny wychylałem się. W początku trochę się bałem, ale później się przyzwyczaiłem i robiłem zdjęcia takich rzeczy, które widziałem i które znam, ale nie sądziłem, że ja to z powietrza będę widział inaczej. Na przykład odkryłem na trzech polach zaoranych duży ślad grobowca kujawskiego, którego nigdy bym nie przypuszczał, że może istnieć na terenie Sandomierszczyzny. Oraz inne ślady osadnictwa, bardzo wyraźnie się odcinające w lesie. Także był to pożyteczny lot, muszę powiedzieć. Tylko, że kiedy wieczorem się kładłem spać, to ciągle słyszałem ten helikopter w uszach. Ale okazało się także, że ten lotnik, bardzo miły człowiek, ma gdzieś w rejonie Zawichostu chyba, jego mamusia mieszka. I że sobie wylądujemy, zjemy obiad. Co się stało? I rzeczywiście, bośmy latali przecież wiele godzin. I takie jeszcze były możliwości. W każdym razie jest tak, że badaliśmy w wielu miejscach, bo Sandomierz jest bardzo dziwnym miastem z tego względu, że we wczesnym średniowieczu było to bardzo duże miasto, które mieści się teraz na wzgórzu świętojakubskim pomiędzy dwoma kościołami, tym kościołem Jakuba, to chyba on jest ceglanym romańszczyznym kościołem i kościołem świętego Piotra, który jest na drugim końcu, to chyba z 1,5 kilometra odległości. To wszystko było duże miasto i bogate, dlatego że położenie Sandomierza predestynowało je do tego, żeby Galanonim wymienił je jako jedno z głównych miast królestwa. Takie bogactwo powoduje też i pewne kłopoty. Mianowicie nastąpiły trzy kolejne najazdy tatarskie, bo Tatarzy w 1200 roku chyba
napadli na Kijów, wyrżnęli Kijów, a później zaatakowali Sandomierz. Ja mam słabą pamięć do dat, ale w każdym razie stosunkowo niedługo później zaatakowali Sandomierz. Dokonali tam bardzo dużych szkód, ale najgorszy był drugi najazd tatarski, w którym to najeździe dosłownie wypędzono wszystkich mieszkańców, kobiety, dzieci, mężczyzn, na Błonia pod Sandomierzem i wszystkich zabili, bez różnicy. I Tatarzy działali zresztą z Ukraińcami, czyli właściwie trzeba powiedzieć z Rusinami, i zachował się opis tych wydarzeń, tych najbardziej tragicznych, w tak zwanej kronice wołyńskiej, gdzie piszą, że tyle było trupów, że z zamku, ze wzgórza zamkowego do kościoła świętego Dominika można było chodzić po trupach jak po moście. Ja czytałem tą kronikę, włos się jeży, co tam opisano, bo oni dość szczegółowo opisali w tym starocerkiewnym języku te wydarzenia, bo Tatarzy oczywiście nie opisywali. I wtedy przeniesiono miasto, ostatecznie przeniesiono. Prawdopodobnie trzeba było to miasto na nowo lokować, bo przecież wszyscy mieszkańcy byli wybici. Przeniesiono na to miejsce, w którym istnieje dzisiaj. I postawiono mury obronne. Bo o ile wskazują wykopaliska, to żadnych murów obronnych to wielkie miasto Sandomierz pierwotne nie miało. Dopiero to trzecie miasto miało mury obronne i obroniło się przeciwko Tatarom. Tatarzy nie zdobyli po raz trzeci Sandomierza. Jedno z ciekawszych wykopalisk, które miały miejsce na wzgórzu świętojakubskim, dobiegały końca sezonu, już prawie zaczynał padać śnieg, kiedy jeszcze trzeba było zakończyć badania takiej półziemianki kwadratowej, która była stosunkowo niedaleko od kościoła świętego Jakuba. I w ostatni dzień nagle zobaczyłem w samym rogu, w samym narożu, przy calcu tej półziemianki, dziwną grupkę takich jakby białych kostek, czegoś dziwnego. I kiedy to wyciągnąłem, to nasunęło mi się od razu, że to nie może być innego, tylko to muszą być szachy. Mój ojciec kiedyś grywał w szachy bardzo często ze znajomymi i ja zdołałem jako dziecko już przyglądać się temu. I tak mi wyglądało, że to, co one mają dziwne kształty, ale że to muszą być szachy, albowiem jeśli by je tak zanalizować, to są wszystkie figury dla dwóch graczy. Brakuje w ogóle jednego pionka tylko. I to są, i one są wykonane z kości chyba, z rogu jeleniego, nie z kości, z rogu jeleniego i mają trochę dziwne kształty. Zainteresowałem się tym i co się okazało? Że moje podejrzenie, że to są szachy, okazało się prawdziwe. To były szachy, które miały kształt arabski, Arabom, którzy byli już Mahometanami w X-XI wieku, nie wolno było pokazywać żadnych figur, które przypominały istoty żyjące, więc ani nie tylko króla i królowej, ale także konia też nie można było. I okazuje się, że takie właśnie szachy typu arabskiego dotarły do Sandomierza i znalazły się w zwykłej chacie. I co tu jest ważne? Ważne jest mianowicie to, że szachy w pełnym składzie, takim jak ja znalazłem, że nie ma takich szachów w Europie w ogóle. Dlatego, że są większe okazy, pojedyncze, w kilku muzeach, w British Museum, w Louvre i tak dalej, ale to są pojedyncze okazy. Natomiast dużo większe niż te, które ja znalazłem,
bo one miały do kilku centymetrów wielkości najwyżej. I że to jest bardzo ważne świadectwo tego, że szachy należą, tak jak później brycz, do gier intelektualnych, do gier, które angażują umysł, wyobraźnię i które do dnia dzisiejszego należą do jednej z najtrudniejszych gier, do gier, które są uznawane za gry takie no, sportowe, prawda, czy coś na pograniczu sportowym. I Sandomierz wczesnośredniowieczny w zwykłej, ordynarnej, można powiedzieć, chacie ziemiankowej nagle okazał swój intelekt.